Rodzice, nauczyciele oraz grupa samorządowców, która chciała ratować gimnazjum nr 3 w Nysie podczas piątkowego spotkania zorganizowanego przez Radę Rodziców niniejszej szkoły, dowiedziała się o nowym gimnazjum, gimnazjum nr 5. W sobotę w Świetlicy w Jędrzychowie doszło do kolejnego spotkania, które miało nie dopuścić do likwidacji gimnazjum nr 3 w Nysie. Tymczasem na początku zebrania podano informację, która zelektryzowała zebranych. Informacje, które mówią o powstaniu gimnazjum przy zespole szkół ekonomicznych, ma być to gimnazjum nr 5, oraz o tym, że planuje się, aby powstało gimnazjum prywatne pani Danuty Kobyłeckiej. Rodzi się więc pytanie, że skoro jest przymiarka do utworzenia nowego gimnazjum, dlaczego zamyka się gimnazjum stare, a więc już istniejące? Powstaje pytanie, kto miałby uczęszczać do nowych, niepublicznych szkół, skoro w mieście szaleje prawie 20% bezrobocie. W Nysie mamy już, prawda, gimnazjum diecezjalne, do którego uczęszcza tylko elita dzieci, a więc rodzin wysoko sytuowanych. Kto pośle dziecko do prywatnej szkoły, do prywatnego gimnazjum? No chyba nie ci, którzy po prostu zarobki wahają się w granicach najniższej krajowej. Na spotkaniu w Jędrzychowie nie stawili się radni koalicji rządzącej w mieście. Nie zabrakło natomiast radnych z opozycji, zarówno z powiatu, jak i miasta. Czyżby był to początek kampanii wyborczej? Wcześniej pomysłów na reorganizację oświaty w gminie było sporo, takich jak m.in. przeniesienie szkoły podstawowej nr 5 do gimnazjum nr 1, czy przeniesienie gimnazjum nr 2 do szkoły podstawowej nr 10. Podczas spotkania ciężko było opanować emocje i nerwy na zaistniałą sytuację. Rodzice, którzy mają dzieci w 6 klasie, żeby ich znaleźć w gimnazjum, bo ani ich nie argumentuje Chodowieckiego, ani Prusa, to proszę pana, chcą mieć inną, jakąś wyjście. Rada Miejska w Nysie podjęła decyzję o wygaszeniu gimnazjum nr 3. Jednak zarzuty, iż z drugiej strony otwiera nowe gimnazjum, są nieprawdziwe. Trudno powiedzieć, że gmina na coś wydała zgodę lub tej zgody nie wydała. Tak, prawdą jest, że 18 października do rejestru placówek niepublicznych po spełnieniu wszystkich, podkreślam, wszystkich wymogów w prawie przewidzianym zostało wpisane niepubliczne gimnazjum pod nazwą Ekonomik. Czy zatem od nowego roku szkolnego młodzież z Nysy i okolic zasili nowe gimnazjum nr 5 prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych Ekonomik? Czas pokaże, jednak już dziś możemy obserwować prawdziwy spektakl polityczny.